Czary i rzucanie uroków nie są tylko wierzeniem. One istnieją naprawdę. Czary dotyczą każdego. Nam chodzi o to, żeby wymierzyć sprawiedliwość. Dlatego jeśli ktoś używa czarów, żeby kogoś zabić, to powinien dostać to samo. To dlatego bierzemy prawo w swoje ręce i atakujemy tych, którzy używają czarów. Dlaczego uważa pan, że ma pan prawo wykonać egzekucję takiej osoby? A dlaczego czarownik ma prawo zabić niewinnego człowieka? Jeśli ktoś umiera, to czarownik również musi umrzeć. Tak było zanim pojawił się biały człowiek. Zawsze, kiedy ktoś umiera, zaczyna się polowanie na czarownicę i wszyscy stają się agresywni. Zapominają, że są chrześcijanami. Zapominają, że ten, którego oskarżają, jest ich przyjacielem, czy być może najbliższą rodziną. Wierzą w Boga, ale równocześnie stosują przemoc. Jakie są dowody na to? Mamy dużo dowodów. Jakie? Takie, że po schwytaniu ich duchy w nocy zamieniają się w żmiję, ptaka, szczura lub jamraja. Czy kiedykolwiek uczestniczył pan w wymierzeniu komuś kary? Tak, wiele razy. Co pan zrobił tej osobie? Jak złapiemy ją czy jego, to rozpalamy ognisko i palimy żywcem. Albo zabieramy do najbliższej jaskini i torturujemy, a potem zabijamy. W ten sposób chronimy innych ludzi, wielu niewinnych ludzi. Czy ukarał pan kiedyś dziecko? Karałem dziecko. Ile miało lat? Około 9-10 lat. Co pan mu zrobił? Zakopałem je żywcem. Ja nie mogę w to uwierzyć, a mam wrażenie, że to się nie dzieje naprawdę. Dzieci są karane jako czarownicy, zabijane, palone żywcem. Ludzie stają się coraz bardziej brutalni, dlatego że policja czy rząd nie karze tych, którzy powinni być ukarani za stosowanie przemocy. Prześladowcy są na wolności, więc inni też to widzą i myślą, jeśli tak zrobię, to też będę bezkarny.